Siemaneczko, dobieściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym projekcie oraz budowie bazy V2. Będzie to nieco bardziej złożona konstrukcja. Mam plan tej bazy już w głowie od jakiegoś czasu. Teraz nadarzyła się okazja, nadarzyła się chwila wolnego, by to dla was nagrać, więc też to czynię. Za chwilę pojawi się wam na ekranie to, czego potrzebujecie, by tą bazę wbudować, ale tym razem już nie pokaże wam się drewno, metal, tylko poszczególne już konstrukcje, jak shelter, rampa, dostawka itd., itd. Okej, no to byśmy zaczęli. Tutaj sobie wybrałem takie miejsce. Nie jestem do końca przekonany, czy uda mi się to zrobić, ale jeśli mi się to nie uda, to wtedy troszeczkę tą bazę po prostu zmienię, bo mam taki koncepcję na to, na główną, ale też taką półkoncepcję, no 3/4 koncepcję, że tak powiem. Poprzedni filmik wam się bardzo podobał. Tam na tą chwilę chyba było ze 140 łapek w górę, jakoś tak. Więc fajnie by było, jakbyście pod tym filmikiem zostawili również 100 łapek za filmik, za budowę oraz 50 łapek dodatkowo w górę dla mojej lubej, dla mojej żonki, za to, że zbierała kupę materiałów w grze H1Z1. Jak miała chwilę, a zagra jej się spodobała, to zbierała materiał, po prostu chowała do sheltera. Więc byłoby zajebiście, jakbyście zostawili 100 łapek za film i 50 łapek dla niej. Dacie radę? Myślę, że tak. Okej, zacznijmy sobie. Zobaczę sobie tutaj Grand Tamperem tylko, gdzie to mogę postawić, ale tutaj właśnie będzie problem. No właśnie, i chyba będzie ta niepełna koncepcja. Zaraz to obadamy, jeszcze chwilkę. Chyba jednak tak. Ale gdzieś tu mi wcześniej na zielone świeciło, no daleko. Tutaj bliżej się nie da. Myślę, że się da. Trzeba dobrze znaleźć. To by się fajnie robiło na Villas Development. Ale na Villas jest kupa drogi stąd, a ja przy pleśni tutaj shelter zrobiłem, więc dupa z tego. Tam, ale tutaj mi to nic nie da, bo chociaż fajnie by miało mieć tą skarpę z tyłu, a tutaj tego tak nie będzie. Dobra, zróbmy sobie to w ten sposób, że postawimy deka tutaj gdzieś, żeby jak najbardziej nam wychodził na drogę. Po prostu metodą prób i błędów. Nie chcę tego spieprzyć. Chwilę to potrwa, ale za chwilę znajdziemy fajną miejscówkę na pewno. Nie, tam jest za daleko. Tam bym nie chciał. Tam by było w miarę. Tylko musiałbym to zrobić z dwóch deków. No w sumie nie byłoby tak fajnie. Chcę, żeby mi tutaj autem do nie podjechali na koniec. Tutaj jakoś tak wcześniej miałem miejsce. Muszę to poszukać jeszcze. Sekundę poczekamy, albo więcej niż sekundę.
Nie, dobra, tutaj gdzieś to było, więc tutaj poszukamy. O, 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 o. Dobra, myślę, że w tej chwili... Nie, tutaj też autem podjadą, chociaż niekoniecznie, dobra. I fajnie by było tutaj teraz z tego... ten sektor ziemi tutaj wyryć tamperem, ale nic z tego. No niestety nic z tego. Ale mam inny pomysł, więc spoko. Postawimy sobie tego drugiego. Oj, chyba też się nie da. No miejsce jest źle wybrane przeze mnie po prostu. Zdecydowanie jest źle wybrane miejsce. A tutaj z boku. No tu by weszło. Teraz sobie to troszeczkę oddalimy, popatrzymy. Jakby to miało wyglądać. Myślę, że nie byłoby źle. Zobaczmy, najwyżej zburzę. Nie, tu mnie nie weszłaby. No, chcę undo. Nie weszłaby ta górna ściana. Musimy minimalnie jednak oddalić. To zawsze troszeczkę trwa. No, ale przy budowie bazy nie ma się coś spieszyć, bo potem nie wyjdzie z tego nic fajnego. A tak. Czemu nie? Tak by było już fajnie w miarę. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy to jest tak, jak ja to chcę zrobić. Tak. Jest to w miarę tak, jak ja właśnie chcę to zrobić. Mhm. Okej. Więc teraz zrobimy sobie to w ten sposób, że damy dostawki. Na pewno dostawka tutaj. Na pewno tutaj. I na pewno tutaj. Cóż, to nie da się? Da się. Będę musiał wracać najprawdopodobniej już w tej chwili do sheltera. Jak to wygląda? To tak. I teraz rampę postawmy od tej strony tutaj. No nie dokładnie tak to chciałem zrobić. Ale tak to będzie. Tutaj damy kolejną dostawkę. Dokładnie tak. To mamy fajnie nad skarpą. Tutaj jeszcze jedna dostawka. Tutaj nie ma dostawki, tak. Teraz, żeby tego nie zdupić, tutaj rampa, tutaj. Prawdopodobnie po wipe już będzie można robić jedna osoba tylko jednego deka, więc to już będziecie musieli zrobić przynajmniej dwójkowo tą bazę. Ale niekoniecznie w 100% jest to powiedziane, że tak to właśnie będzie wyglądało. No zobaczymy. Dobra, damy Metal Gate.
tej chwili tutaj jeden. Tu powinna być jeszcze jedna dostawka. Ja to troszeczkę znowuż nie przemyślałem, ale okej. Piszemy hasło. Okej. Teraz tutaj wpiszemy hasło. Ja bym chciał to zniszczyć. Tu bym chciał jednak dostawkę jeszcze jedną pierdyknąć. No, tu by było fajnie dostawkę jeszcze jedną walnąć. Spróbujemy zrobić ten młot wyburzeniowy. I tą rampę usunąć, dać dostawkę. Mam troszeczkę innego plana, ale... to zaraz tutaj wrócę. Chociaż poczekajcie, nie zaraz wrócę, bo tutaj sobie mogę już ściany w sumie pobudować. A mam je przy sobie, ze sobą wzięte. Co prawda kilka, ale... ale zawsze. Okej, kilka ścian już jest postawione. Przepraszam. Tak to wygląda w tej chwili. Mam te tampery i cztery gatey przy sobie. Dobra, zaraz wracam. No okej, mam nadzieję, że przed nocą uda nam się to zrobić. Podobno to jest kilka strzałów i to leci. Jeszcze tego nigdy nie rozwalałem u siebie, więc zobaczymy. No i co? Cztery strzały. Pięć. Zaraz zobaczę, jak to z energią. No i dupa. Nie da się tego rozwalić. Co jest? Podobno, że kilka strzałów i to leci. No, ale coś tu jest nie teges. No, chyba jednak tego nie rozwalę. No, poczekamy za 20 sekund, jeszcze pół minuty. Z 5 razy walnę. Ale widzę, że nic mi to jednak nie da. Całkiem to ciekawe. Byłem pewny, że faktycznie kilka strzałów i to leci. Albo ja coś źle robię, no pierwszy raz tego używam. Ale nie, to nie to. Dobra, dodajmy tutaj dostawkę, to na pewno. Trochę lipa, no trochę lipa. Gdyż i że fajnie było to... A czekajcie, a da się tutaj pyknąć teraz dostawkę jeszcze? Nie rampę, tylko dostawkę. O tak. Da się. I teraz rampę. No właśnie, dobra. Tylko teraz to muszę dobrze rozplanować. Na środku, nie? Tak, na środku. Okej, czyli to, co spieprzyłem, to naprawiłem. Tutaj będą dwie bramy. Metal Gate, pierwsza bramka. Dokładnie tak. Wpiszmy sobie do niej hasło. I tutaj druga brama. Dokładnie w ten sposób. Też wpiszemy sobie do niej hasło. Zróbmy sobie ściany.
tutaj by się co... O kurczę, patrzcie, jednak mi to nie wyjdzie tak jak chciałem. Oj, to jest troszeczkę teraz, jestem troszeczkę niezadowolony. Myślałem, że tutaj bezproblemowo ścianę postawię. Dlaczego już nie postawię? Aha, bo wychodzi rampa. I nie postawię też tego. O fuck. Zaraz się tu będziemy martwić. Nie postawię również tam sheltera. Widzicie? Zawsze trzeba dbać, żeby to wszystko było równiuteńko, bo inaczej wielka kupa. Niestety. Dobra, przedsionek mam gotowy. Ale teraz znowu martwi mnie tamta pozostała część. Dobra, zostawmy to w tej chwili teraz tak, bo bardziej jednak to mnie interesuje. No właśnie. Skoczyć tam też się potem chyba nie będzie dało jak coś. Oj, spadłem. Nie, tutaj by wskoczyli jeden na drugiego, jakby się ustawili. Pewnie za chwilę coś z tego wynerdzę, ale... Teraz jestem zły na siebie, że tutaj... postawiłem to jednak krzywo. No niestety... Będzie to problem. To dość... duży. W tej chwili się obawiam. A jakby tutaj użyć tego tampera. Coś by dodało. Też nie, no cholera. Nie wiem, co ja źle robię, ale przecież dobrze robię. Przecież to powinno padać po kilku strzałach. A paść nie chcę. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To jest Demolition Hammer na pewno? No pewnie, że tak. No nic to nie daje, nic. A czekajcie, zobaczmy sobie na ścianę, czy... No proszę bardzo, ścianę to idealnie rozpyka. Czemu tego nie mogę? No jeszcze spadłem daleko, w piździec. Czekajcie, ja to zrobię, jakoś spróbuję zrobić, żeby to nie trwało godzinę. No cóż, ale postawię tutaj gate'a. To już częściowo mi coś zakryje. Teraz sobie tutaj znowu postawimy ścianę. Jeszcze jedną i jeszcze jedną. Ścian już na tą chwilę nie mam. Została mi tutaj tylko taka ta szczelina tutaj malutka. Zasłonimy to potem jakoś piecami albo ulami i będzie dobrze, myślę. A to też będzie fajne. Nie, nie będzie fajne, bo jak to będzie zamknięte, to wtedy będzie lipa z tamtym. Ok, wpiszmy też tutaj kod. To wygląda w tym momencie, ale to jeszcze dużo do końca.
Trzeba będzie to dużo zrobić. Potrzebujemy 2, 3, 4 ściany dolne. No i tutaj kupę. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jeszcze ścian potrzebujemy dolnych. A więc się po nie udam. No dobra, przybiegłem. Już jestem tired. Wziąłem wysokie ściany tym razem. Apery. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. Pierwszy przyciągnik jest gotowy. To jest na serwerze ta baza PvE, czyli typowo do zabawy serwer. Nie da się tutaj... Człowiek człowieka po prostu nie może zabijać. Mogą zabijać tylko zwierzęta, zombiaki, wiecie. Tylko serwer do zabawy. Także jak będziecie chcieli, to ta miejscówka, kto będzie pierwszy, tą bazę może wziąć, ale tylko do zabawy, tak jak powiedziałem. Serwer PvE to jest Genewa, Genua, coś takiego. Jakie są kody do bram, jeszcze podam wam później w filmiku. Okej, okay, zróbmy sobie te apery tutaj. Co to? Nie mogę apera tutaj dać, dlaczegoż? No właśnie, mogę, dobra. Aper tam. Czekajcie, wziąłem chyba jeszcze dwie dolne bramy. Znaczy dwie dolne ściany, no właśnie. Raz. Tylko jedną wziąłem. No całkiem możliwe, że nie zmieściłem więcej. Dobra, apery tutaj są już budowane. Jest brama jakaś na czarną godzinę, no ale całkiem fajnie. Powiem wam, żeby to wyszło. Ale tutaj mogą mnie odstrzelić, ale tutaj też coś pewnie postawię. Szkoda, no szkoda, że tutaj tej bramy nie mogę zrobić, ale trudno. Dobra, tutaj mam jeszcze apery. Raz i dwa. Dobra, trzeba jeszcze, już teraz policzmy sobie na spokojnie, ale to zaraz do was wracam. Aha, tutaj postawimy jeszcze tą bramę, którą miałem jedną. Będzie nam końcówkę, taki mały skarbczyk broniła, a później zobaczycie, o co chodzi. No dobra. Kolejne ściany przyniesione. Gatey też. Tu ściana, tutaj i tam. W tym momencie tutaj ten jeden dek jest już zamknięty, przynajmniej dół. No tutaj jeszcze sporo tych ścian musimy nastawiać. Myślę, że drugi dek chyba też jeszcze już zamkniemy w tym momencie zaraz. Co jest? Halo, przepraszam. Dobra, zacznijmy już od tej strony. No tak. Drugi dek też mamy już zamknięty. Teraz tutaj będzie ta taka nasza niby skarbonka, powiedzmy. Więc tutaj... Oj, 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 oj. No przecież teoretycznie powinno się dać postawić tutaj przecież ścianę. No właśnie, tutaj również. Tak jest. Czy tutaj jest hasło wpisane? Tego nie pamiętam. No ale już jest wpisane. Teraz tak, tutaj gate'a też damy. Na środeczku. I damy tutaj również dwie ściany po bokach, raz... Nie wiem, co mi się tak baguje dziwnie. I dwa. Tu też sobie to hasło zapiszemy.
To zrobione, zostało nam tylko... Nie. Dwa gate'y i jedna ściana. Zastanawiam się tutaj. Dobra, tutaj damy też gate'a na środek. Żebyśmy bardziej utrudnili przeciwnikom zrajdowanie naszej bazy, jak coś będą chcieli po prostu nam zrobić na złość. No okej, lecimy po kolejny sprzęt. Tak stając troszeczkę z oddali, to ta baza już całkiem sporych rozmiarów nabiera. Większa już nie będzie, ale będziemy ją jeszcze oporządzać od środka. No dobra, upper. Wysokie ściany. Piętro trzeba zrobić. Dobra, tu jest chyba wszystko, przepraszam, zrobione, tak. Dwie dolne ściany i... Jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy. Czy ja tutaj wsadzę shelter? Obawiam się, że może z tym być problem. Zaraz zobaczymy, czy problem z tym będzie. No, fajnie by było tutaj wsadzić tego sheltera. Słuchajcie, i może go wsadzę nawet. O, dzięki za to, co ostatnio mi podpowiedzieliście, że ja chcę postawić szaka, znaczy shelter, to żebym do niego wszedł. Bo wtedy będzie idealnie pokazane. Jest. Tak to zrobić, a tam co? Będzie dziura? Bez sensu. No dobra, postawmy tutaj jednego. Zobaczymy, czy się... O, ja go usunąłem niechcący. No cóż. Postawmy go jeszcze raz. W tym momencie, gdzie on będzie? Tam, to ja tak nie chcę. O, tak. No i tak by było całkiem spoko, nie? I na to jeszcze brama. Dokładnie. Ale tam mamy taką dziurę teraz. Cóż, tam będzie pułapka. Nie wziąłem drzwi. Ale to nie problem. Zamknijmy tutaj. Teraz tutaj postawimy kolejny shelter. Tylko zastanawiam się... Tam będzie zamknięte. Czekajcie chwilę, a ja mam lepszy pomysł jeszcze jeden teraz. Jak te otworzę... Co mi to da? Nic mi to nie da. No nic mi to nie da. Czemu tych drzwi nie mogę zamknąć? Czy tej bramy? Halo? Okej. Czyli ten shelter postawimy sobie albo... Tak, albo tak. Muszę się zastanowić chwilę. Nie, tam go nie mogę postawić, co? No właśnie, bo tutaj mi blokuje ta rampa. Więc musi być postawiony w ten sposób. Okej, no dobra, nie jest żaden problem. Nie wiem nawet, czy nie na rękę mi to. Okej, tutaj będzie jeden shelter.
Tutaj zrobimy jeszcze apery, ale to za chwilę. Tutaj chyba też będzie jeszcze jeden shelter. Już go postawimy. Dokładnie tak. Będą potem małe sheltery. Czyli to już jest w miarę dobrze. Raz, dwa, dobra. Trzy sheltery są tutaj postawione. Zajmijmy się teraz nieco górą. Ta skarboneczka też będzie musiała być postawiona, tyle że tylko... Zastanawiam się nad pewnym mykiem. I mam nadzieję, że ten myk mi wyjdzie. Nie, on z tej strony nie wyjdzie, on by wyszedł, ale z tej strony. Nie, też nie. Mhm. Brama jest źle postawiona. Choroba. Ta brama musiała być inaczej ustawiona. No cóż, jak tak zrobię, to dojście do sheltera. Dobra, tu zrobimy skarbonki dwie. Czyli teraz ten shelter stawiamy tutaj. Ten deseń. Takie coś jak na tym pierwszym deku. Tu oczywiście będą jeszcze drzwi, także będzie shelter podwójnie chroniony. Nie chciałem go usunąć. No cóż. Ustawimy go jeszcze raz. Ja bym chciał zamknąć tą bramę, no właśnie. Okej, czyli tutaj muszą być dwa małe. Tutaj duży i mały. Tutaj też mały, jakby mi się chcieli dostać przez ścianę, no właśnie. Dobra, a nie, mam jeszcze apery. Sobie teraz ułożymy. Cyk, cyk. Tam cyk. Zamkniemy bramę. Kolejny wysoki. Tutaj między pomieszczeniami wysokich na razie dawał nie będę, gdyż... To potem badam albo naokoło jak przejdę. Dobra, ale tu mogę ustawić dwie ściany. Raz, dwa. I tam chyba też, czy nie? Okej, mogę. Dobra, to by było tutaj na tyle. Wyjdźmy sobie jeszcze. Oj, odcinek będzie naprawdę długo trwał, ale cóż. Trzeba, to trzeba. Chcę, żebyście to dobrze widzieli, jak to ma wyglądać. Okej, tutaj jeszcze kilka wysokich ścian. Czyżbym ich mało zrobił? Nie, jest tak, jak powinno być. Dobra. Czyli wszystkie ściany już nawet wysokie są zrobione. Naokoło bazy? Tak. Ok, czas na kolejny etap rozbudowy naszej bazy. Tym razem pora na ustawianie małych shelterów. Tutaj jeden. Tutaj drugi. Dołożymy sobie do tego drzwi.
Wy ustawiajcie, wiadomo, metalowe drzwi. Ja z racji tego, że chcę troszkę przyoszczędzić, mam część metalowych, część zwykłych uden drewnianych. Kolejne hasła. Te szaki nie są tutaj te, jak i pozostałe, które zaraz postawię. Nie są z racji tego, żeby było... Znaczy w sumie z jednej strony, z tego powodu, żeby było więcej jakichś kryjówek, zakamarków, miejsc do... w których można różne rzeczy poukrywać, porozplanować, porozkładać. Ogłupi też to troszeczkę wrogów, jeśli będą chcieli zrajdować naszą bazę, bo tych drzwi będziemy mieli do shelterów w pierniki, jak sami zresztą zobaczycie. Ale też nie będą mogli na przykład wejść bokami ścianą, bo znaczy będą mogli, ale też im to utrudni, bo za ścianą stoi szak i kolejne utrudnienie na ich drodze, jakby nie było. Dobra, teraz tak. Tu jest ten duży shelter. Tam bym wpierniczył jeszcze mały shelter, ale chyba się nie da w tej chwili. No właśnie, tam się teraz nie da. A może się da? Da się. I super. On też jest niepotrzebny, on jest też tylko na wzmocnienie ściany. Tutaj pójdzie kolejny shelter. Tylko zastanawiam się, od której strony. Damy go od tej strony. Do tego kolejne drzwi. I kolejne hasło. Hasło do wszystkich drzwi jest takie samo i potem wam je również podam. Okej. Drzwi sobie troszeczkę założymy. No i tutaj jeszcze te jedne drzwi. Zasłonimy to jeszcze bramą teraz w tej chwili, z powrotem. Tak. I tutaj ten na deku parter, że tak powiem, jest już skończony, bo tutaj sheltera wybudować się, znaczy postawić się nie da. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze zaraz coś wymyślę, znaczy już mam pomysł, a tylko zaraz go po prostu zrobię. Dobra, kolejne dwa sheltery w tym momencie tutaj. Raz. I dwa. Znowu drzwi. Tu metalowe. Tutaj docelowo też metalowe, wiadomo. Tak wspomniałem wcześniej, a te robię ze względu na to, żeby ograniczyć trochę zbieranie tego materiału. Ta baza jest tylko podglądowa. Okej. Tu jest jeden i tam spróbujemy postawić drugi. Dobra, zrobimy sobie tutaj drzwi. Jeszcze kupa roboty, żeby tą bazę skończyć. Postawię tam. Postawię, świetnie. Dobra. Tutaj jeszcze dwa szaki małe, znaczy sheltery. Raz. I dwa. No będą mogli się przez tą bramę tutaj, znaczy przez tą ścianę tutaj wbić. No ale wszystkiego nie da się uniknąć, wszystkiego nie da się
zrobić idealnie. Brakło nam tutaj drzwi, jak widzicie, ale to również domontujemy jeszcze. I teraz tak. Tutaj kolejny mały shelter. Może być tak. Czyli tutaj potrzebuję jeszcze jeden duży shelter. Jeden duży i jeden mały. Chyba tak. O, mam nadzieję, że te 150 łapek zostawicie w górę pod filmem. Popatrzcie, odbiegania do pleśni i z powrotem, do pleśni i z powrotem, zdarłem całe konwersy. Non stop tylko biegam. Dobra, zacznijmy sobie od postawienia kilku mat, myślę, w tym momencie. Maty tutaj niwelują to, znaczy zapobiegają temu, że wróg nie może postawić na naszej rampie min przy naszej bramie i to jest nam bardzo pomocne, ale tutaj nie wystawię chyba kolejnej, a wystawię, dobra. Czyli super. Tu mamy maty fajnie postawione. Myślę, że jeszcze na rampie też bym sobie je postawił. Czemu w sumie nie? Nigdy w sumie nie stawiałem jeszcze na rampie. No ale postawię tylko 3 i to troszeczkę mnie tutaj teraz w tym momencie martwi. No cóż. Chyba lepsze 3 niż żadna. Mam jeszcze kilka mat, to w tym momencie tutaj je również postawię. Następne później się zrobi, to dokończy się, dokończę ustawianie tych mat. Ale okej. Teraz przydałoby się. Aha, tutaj jest wysokie. No troszeczkę tutaj teraz mam problem. No dobra, zróbmy tutaj upper sheltera. Raczej właśnie tak go chcę ustawić, żeby tutaj już nad drzwiami był. I tu fajnie by było ustawić kolejnego. Z tym, że troszeczkę to będzie bez sensu w tym momencie, bo musiałbym go wystawić tak. Czekajcie, pomyślmy. Raz, dwa, trzy. To wtedy to będzie puste miejsce. Albo tam zostawić dziurę, tu zrobić raz, dwa. Oni tutaj chyba i tak nie, chociaż można wtedy będzie się dało przeskoczyć. Tego raczej chciałbym uniknąć. To będą takie pułapki. Tego postawię tak. Może nie da rady przeskoczyć. Mam taką nadzieję cały czas. Żywię taką nadzieję, że nie przeskoczą, ale pewności w tym momencie co do tego nie mam. Dobra. Tutaj kolejny upper. W ten sposób. Zamknijmy bramę. Okej. I tu jeszcze jeden upper. Oj, 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 może się nie udać to, co planuję. Chyba się nie uda. Chciałbym go tak wstawić. Tu jest teraz pewien problem. Dlaczego, że go nie mogę postawić? Nie wiem.
Czyli co, kolejna dziura, a tego postawimy tutaj. Tak bym go chciał tam wsadzić, ale nie da się. No cóż. Postawimy tak. Szkoda, że tutaj nie mogę tych schodów chociaż postawić. Mógłbym teoretycznie postawić tutaj ze dwa piece, a schody tam wyżej. Nie byłoby to w sumie głupie. Tu jest wszystko już zakryte. Zamykam tę bramę. Okej, tutaj się mogą nie ściąć, że tam coś jest. Także to już na plus. Brakowało mi gdzieś drzwi, chyba na górze. No tutaj na pewno. Okej. Hasło. No ten odcinek będzie dłuższy. Ale... baza również dużo bardziej rozbudowana. Aha, dobra. No, co jest? Tutaj też się mogą nie ściąć. Tu są drzwi? Są, czyli brakuje jednych tutaj. A ja ich tyle narobiłem. No cóż. Ustawimy sobie tam na te upper sheltery i tyle. Też tam wstawimy drzwi, żeby było ciekawiej dla wrogów. Z tym, że ja tutaj mam jeszcze dwa szaki, te małe. Jeden postawimy tutaj. W ten deseń. I zastanawiam się tutaj, czy nie postawić kolejnego. Albo tutaj. No właśnie, tutaj postawię jeszcze jednego. Dobra. Dajmy sobie drzwi teraz. Tutaj pyk i tutaj pyk. Widzicie, coraz bardziej złożona ta struktura. Hasło, słuchajcie, uniwersalne do każdych drzwi, każdej bramy w tej bazie tutaj, to jest 1000. 1 i 3 zera. Jaki serwer, PVI, przepraszam, tylko do zabawy, jak wiecie, mówiłem wam już wcześniej. Czemu tylko wrócasz? I ten upper shelter damy tutaj na górę jeszcze. No cóż, ja bym chciał dać go tak właśnie. Czemu się nie da? Chciałbym wiedzieć, nie wiem. To jest upper? Na pewno nie, to jest zwykły shelter. No to ja troszeczkę spieprzyłem, bo on miał być postawiony tam. Trochę spieprzyłem. Trochę spieprzyłem. Tutaj powinien być ten długi shelter. Ja byłem pewny, że to jest upper shelter. No, spierdzieliłem. Nie wiem, czy uda mi się teraz to naprawić, ale raczej już nie. Nie, tutaj już go nic nie wstawię. Czyli shelter zostanie. Okej, wyjdźmy sobie z bazy. No teraz w sumie i tak nie zauważymy różnicy. Ale za następnym razem na pewno ją spostrzeżecie. Okej, słoneczko wstaje. Dzień następny rozpoczęty. Spróbujemy już teraz wykańczać na gotowo naszą bazę. Wejdzie? Wejdzie, dobra.
W sumie tutaj też można by maty potem jeszcze porobić. Także jakbyście chcieli, to na pewno sobie to zróbcie. Ja teraz jestem ciekaw, czy ja wsadzę tutaj dwa piece, jeden koło drugiego. Raz. Dwa. Tam bym mógł wsadzić jeszcze jeden w sumie. Trzy. Tutaj na pewno dwa, bo będę chciał tutaj wyskakiwać. No nie wiem, czy ja to dobrze zrobię, bo teraz chyba już nie da zrobić tak, jak kiedyś było można. Że piec na piec. O kurczę. Czyli mamy problem chyba. Spokojnie. O, co jest? Czyżby mały problemik? No, mamy problem. Co, ja już tego nie usunę? No to mamy problem, powiem wam szczerze. Kiedyś dało się robić piec na piec. Teraz się już nie da. No właśnie, i tutaj też nic nie zrobię. Jedynie tak. Usuniemy, otworzymy potem bramę. Otworzymy. No jedynie tak, ale tu nas będą mogli zestrzelić bezproblemowo. Także gdybyście jak to będziecie robić, to jednak zróbcie to na równiutko, w miarę na równiutko. Popatrzcie, tutaj mi wystaje dosłownie, nie wiem, 5 cm. Jest lipa. Ustawimy schody na górze. No nie tak. Prawdopodobnie, ale czekajcie, bo tam wtedy będę mógł strzelać do nich bezproblemowo. No właśnie, dobra. No, tutaj też jakaś ucieczka niby, tutaj chociaż piec można postawić. Obawiam się, że to jest lipa, bo ja tam nie wskoczę. Jakbym się rozpędził. Dobra, jednak da się tutaj wskoczyć, więc to jest plus. Tu jest pewna pułapka. Ja tam sobie piec dam potem do skrzyni. Tu jest kolejna pułapka, tutaj kolejna. I teraz się zastanawiam, czy tutaj się da przeskoczyć. Da się, no i tu jest też lipa. Zobaczmy. Tak, będą mogli przeskoczyć, ale potem nie wyjdą, jeśli będzie nawet taka sytuacja. Dobra, zróbmy sobie teraz apery. Na pewno tutaj jeden w tą stronę. Czemu się nie da? Przecież to jest aper. No właśnie, ja chcę w tą stronę, kolego. Halo. Ja nie chcę w tą stronę. W tą stronę to ja chcę stamtąd. To co, ja sobie to chyba przeskoczę. Jeszcze raz. Zamykaj tą bramę, Antoś. Ach, co zrobiłem? Zapomniałem dać skoku. Dobra, trzeba to zrobić w punkt w miarę. No czemu nie da się wskoczyć?
Pierwszy skok? Chyba tak, dobra, okej. Wejdźmy sobie tam górą. O, i teraz zobaczmy stąd. Upper shelter. No patrzcie, nie da się. Ciekawe. O. Jednak się da. I co, tam też pułapkę zrobimy? Zastanawiam się teraz. Tam można potem wstać jeszcze upper shelter. Czekajcie, zastanówmy się jeszcze. Czy na pewno... Tutaj tak... Tak... No dobra. Ustawmy to. Tak. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj będzie brama oczywiście zamknięta. Znowu mogą się nie połapać, choć wątpię. Raczej się połapią. Co mamy jeszcze do zrobienia? Maty. Maty na pewno tutaj damy teraz. Da się tam podpiec? Da się. Jedna. Mam ich jeszcze kilka, więc bezproblemowo to postawimy. Ale tu już nie postawię kolejnej teraz. No właśnie. Okej. Z matami to było na tyle. Akurat w tym momencie. Dobra, tu się da wskoczyć, czyli jest spokers. To już jest gotowe. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze trzeba raz wysoki shelter. Dwa, trzy. Cztery apel sheltery i chyba trzy, albo przepraszam, cztery małe. Cztery duże, cztery małe. I to by było wtedy wszystko. Okej, debeściaki, chyba przyniosłem ostatnie rzeczy na zrobienie bazy. Zaraz się w sumie dowiemy. Bardzo mi zależało na tym, żeby to jeszcze w słońcu zrobić, ale niestety chyba to nie wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, żeby tego nie spieprzyć. Tam jest dobrze. Czekajcie, ja sobie wskoczę na dach w tej chwili. Co jest? Okej. I teraz tak, tutaj upper shelter. Upper, ale mały. Zmieścimy. I już dajemy tutaj następny. Sekunda, tutaj. A, dobra, okej. Ja ich chyba za mało zrobiłem, coś mi się teraz wydaje. Zrobiłem ich tylko 5. No właśnie. Jakbym tutaj wrzucił potem piec i dałbym drzwi, no zastanówmy się, ale to dobra, na spokojnie później. Teraz chcę tu przeskoczyć. I teraz tak. Tam jest długi i... Dobra, tak zrobimy długiego. Nie tak, nie o, w tą stronę.
tego długiego w tą stronę. Ok, to już wygląda mniej więcej tak jak chciałem. Ten długi do lewej. Zastanawiam się, czy nie mało ich zrobiłem. Tu jest taka przerwa, ale ok. Poczytam jeszcze raz. O, skacz. Andrzej. No co jest? Patrzcie, kurwa, nie wyskoczę. Okej, tutaj jest dach zrobiony. Dobra, myślałem, że będzie problem z wyskoczeniem, ale nie, tego problemu nie było. I teraz tak. Mam ostatnie dwa sheltery, te małe. Tu dam jeden. I tu wpierniczę drugi. Dobra, tu jest jak jest. Tu by się przydał jeszcze jeden mały i tutaj jeden mały na później. A ja zrobiłem dwa duże. Jeden miał być w zapasie, no i został w zapasie, jakby nie było. Bo to mi już tutaj teraz nic nie da najprawdopodobniej. Nie wyrzucę go w żadnym kierunku. Dokładnie. Okej, no to cóż. Tutaj można zrobić skrótkę i dać piec. Tak samo tam. Okej. I teraz tak, postawmy sobie tutaj na rogu ul. Pyk, drugi obok. To będzie taka zasłona snajperska. Z tym, że te beściaki, no... Ja widziałem osobiście, jak takie ule są bezproblemowo niszczone strzałami wybuchowymi. Dlatego polecam bardziej budowanie pieców. Ale cóż, to ładnie wygląda, lepiej. Można bezproblemowo wyskoczyć, oddać strzał i się schować. Dokładnie. Jak chcecie, możecie zrobić sobie, wiadomo, po całości, nie tylko 3 ustawić, tylko wiadomo, z tej strony na przykład z 5 do 10, tak samo tutaj, i macie genialne stanowisko snajperskie z idealną zasłoną. Z tej strony postawię, ale wziąłem chyba tylko 2 piece, bo więcej nie zmieściłem do plecaka. Dokładnie, mam tylko 2. Tak jest, więc już chyba nie mam tam nic w plecaku. No te drzwi jeszcze, ale to... I to wydaje mi się dużo lepszą zasłoną. I tak wygląda dupna baza w całej okazałości. Wiadomo, że tu można jeszcze podrabiać, bo wiadomo, że kolektor można dać na dach. Można porobić różne bajery. O, spadłem, fajnie. Można porobić przeróżne bajery. Ale miejsca jest na wszystko. Problematyczne bardzo dla hardkorowców nie będzie, ale dla zwykłych leszczy to będzie dość uciążliwa baza do zdobycia. Także napiszcie w komentarzu, jeśli wam się... Jeśli wam się ta baza podoba. Wiadomo, że bazy są lepsze, są gorsze, są różne. Ja bazę na dwóch dekach, jeszcze bazy na dwóch dekach nigdy nie robiłem, ta jest pierwsza. Taki mój debiut, chociaż miałem troszeczkę innego pomysła mniej więcej, ale... Ale mi kurwa Andrzej nie chce wyskoczyć, Andrzej! Zobaczcie, co jest grane. Nie wiem, czy ja ten piec źle dałem, czy co? No patrzcie, co jest grane. Dobra, Andrzej wyskoczył.
Wiadomo, że można jakieś kolektory jeszcze postawić, większe te osłony porobić, materacy dać w piździec wszędzie. Tutaj można w sumie z dobrej paki zrobić też drzwi. Już wróg zgubnie, bo nie będzie wiedział, czy my tam schodzimy i jak potem... Nie no, raczej nie zgubnie. Jakbyśmy postawili piec, to by wiedział, że tam wchodzimy i schodzimy. To by tam też to potem próbował zrajdować. Więc już kolejnych etanoli by się musiał pozbyć, niestety. Co jest? Znowu spadnę? Czemu ja jestem w shelterze? O, zginąłem. Ciekawostka. Zlagowałem się na koniec. No dobra, debeściaki, jeśli wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz. Myślę, że projektów baz będzie więcej jeszcze na moim kanale, bo mam kilka jeszcze projektów w głowie. Na pewno chciałbym je przetestować. Myślę, że kolejną bazą po łapie, którą zrobię, będzie taka mała forteca, rzekłbym. Mam pewien pomysł, jak ją zbudować. Nie będzie to bardzo duża baza, będzie mała, ale będzie cholernie zabezpieczona. No, taka już bardziej pancerna. Nie z wieloma zakamarkami, z wieloma shelterami, tak jak to miało miejsce przy projektowaniu tej bazy i budowie jej. Że tutaj wróg tutaj zgubnie i naprawdę tych etanolu będzie musiał, żeby zrajdować bazę, użyć naprawdę bardzo dużo. Ale chcę zrobić taką małą, zamkniętą strukturę, do której będzie ciężko wejść. I tak jak powiedziałem, 100 łapek za film, debeściaki, na to liczę, bardzo liczę. A wiem, że sprostacie temu zadaniu bezproblemowo, z palcem w przysłowiowym tyłku. I 50 łapek dla mojej pani za to, że troszeczkę tych materiałów nazbierała. I ona w sumie była inicjatorką tego, że podjąłem się kolejnej próby i kolejnego projektu i budowy bazy. Dobra, debeściaki. Koniec tego przydługiego filmu, bo wydaje mi się, że jak to posklejam, to wyjdzie grubo ze 40 minut, może 50. Zresztą nie wiem, zaraz to będę montował, jak będę miał czas. No i tyle. Trzymajcie się, miłego dnia, strzała.